tym roku uczestniczymy jako jedna z 300 szkół w całej Polsce w programie Fundacji Orange Mega Misja. Jest to program edukacji cyfrowej skierowany właśnie tylko i wyłącznie do uczniów, tak, uczęszczających, przebywających na świetlicy szkolnej. Dzieci podczas zajęć kształtują swoje kompetencje nie tylko cyfrowe, ale również komunikacyjne. I tak właśnie jesteśmy już po pierwszych dwóch zadaniach, sferach, gdzie dzieci właśnie kształtowały swoje kompetencje komunikacyjne. Robimy różne prace plastyczne, mamy różne zajęcia też dodatkowe i nasza średnica bierze udział w programie Marzycielska Poczta i wysyłamy różne listy do takiego chorego dziecka. Zajęcia świetlicowe, świetlicowo-kreatywne. Uczą nas o krajach różnych i o ładnym zachowaniu. I też jeszcze dostajemy za jakąś misję wykonaną takie naklejki. No właśnie, kto to jest? Opowiedz o nim. Psotnik to kolega dwóch małych dzieci. No i psotnik ciągle im się gubi i pomaga im podejmować decyzje. Warto tu przychodzić, bo dużo się można nauczyć czasami. I jest fajnie. I się pobawić. I super. Mieć kolega. Dlatego, że się zabiera dużo nowych przyjaciół. Jest również psotnik, który jest ulubioną postacią w całej historii Mega Misji. Psotnik psuje wszystko i dzieci, zadaniem dzieci jest po prostu naprawa, posprzątanie po psotniku. No właśnie kompetencje multimedialne dzieci, komunikacyjne są kształtowane, ale również prawo w internecie, bezpieczeństwo. Również taka typowa edukacja cyfrowa jest jednym z tych obszarów do zbadania przez dzieci. No tak. No i tak najbardziej lubią psotnika.